No to zaczynamy. Flashbacki z Wietnamu. W Kulang jesteśmy w Wietnamie. Czemu wysłali konwój dzisiejszej nocy? A, myślą, że jedziemy jutro. O nie, zasadzka, butter fire. Ja też mam coś strzelać? O kurde, ktoś chyba dostał tam dwóch. Dwóch dostało, co? Dobra. Pierwszy rozdział. Jak przybyłem do Wietnamu? Dobra, znajduje się, zaczyna się ta historia w domu, nie w Wietnamie. Jakiś brat jego też był w Wietnamie. No dobra, no. Powiedzmy, że to jest historia o Wietnamie. Chyba nie mam wyboru. Dobra, muszę się pośpieszyć. Taksi już na mnie czeka. Dobra. Podpę się tym. No dobra. Aha, bo tu się da też na konsoli grać. Interact E. Dobra. Zapalniczka w kuchni. A to nie jest kuchnia. A tu jest wietnamska zapalniczka. Dobra, teraz może iść wyjść do domu. Czy do Wietnamu może już iść? Taksi już czeka. To jest taksi? Co tam, sąsiadko? Hej Ben, jak się masz? Jakieś wieści o Jamesie? Dzięki, Suzy, jest ok. Ale nie ma żadnych informacji. Ale nie tracimy nadziei. Dobra, wszystko będzie w porządku. Trzymaj się tam, Suzy. Gdzie jedziemy? 13 Richard Street, Wietnam. Dobra, pół godziny jesteśmy. Co jest z tym czatem? Fracek zepsuł się. O, czekaj, czy ja mam wjechać, czy on jedzie? Fracek, czat się zepsuł. Czat, weźcie tam, napiszcie coś do Fracka, bo nie ma dobrego, żeby spamować. O nie, policja, to protest pewnie przeciwko Wietnamowi. Co się dzieje, panie oficerze? Przeciwwojenna demonstracja. Na 2 godziny będzie droga zamknięta. Dobra, masz kasę, ja się przejdę. Buta. Mogę się wrócić i iść do... Coffee Bean. A co jeśli oni się dowiedzą, że ja idę na Wietnam? O, ty brudny hipisie, gdzie idziesz? Nie jestem jednym z nich, tylko przechodzę. Nie wyglądasz na dobrego obywatela. Dziwne. 2 lata... 2 lata twoje włosy nie były ścinane. Co się tak go czepiasz? Kurde, koleś przyjechał taksi 2 minuty temu. Dobra, możesz przejść, a będę cię obserwował. Ej, masz tego? Masz ognia? Co, mam ognia czy nie? Aha, podpalam ognia. Nigdy nie wcześniej nie paliłem, ale i jadę na wojnę. Czas zacząć.
Mike Harris. Z północnej Karoliny. Dobra, tam Wietnam. Idziemy na Wietnam. A, wszyscy w jego rodzinie na wojnie tam byli. No, mój starszy brat był tam przez 2 lata. Więc chcę go wesprzeć. Dobra, mam nadzieję, że się spotkamy. Dzięki za ogień. No i idziemy na wojnę teraz. Dobra, dzień dobry, mogę ci pomóc. Nazywam się Ben Russell i chcę dołączyć do Marinesów. Dobra, panie Russell, no to idziesz przez te drzwi. Tam, patrzcie, witaj synu. O co chodzi? Chcę iść do Wietnamu, panie. O, zawsze mile widziani są młodzieńcy, chcący iść na wojnę. No. Dobra, co muszę podpisać? Jestem gotowy, żeby... Chcę wstąpić do Marines. Nie tak szybko, synu. Muszę zadać ci kilka pytań. No więc... Imię, wiek. Russell Ben, 22 lata. Studiuję, pracuję... Student Południowej Karoliny Uniwersytetu. Jakiejś literatury studiuję. Nie mam żadnej pracy stałej. Jakieś problemy z narkotykami, ale piję. Ale nigdy bym nie brał narkotyków. A jak z prawem? Nie mam żadnych problemów. Okej, ostatnie pytanie. Orientacja seksualna. No, mam dziewczynę. Dobra, Ben, jesteś wymarzonym kandydatem. Dobra, bus już na mnie czeka. Jadę do Wietnamu. Patrzcie, kolejny rekrut. Chyba jesteś kompletnym, musisz być kompletnym szaleńcem, żeby się samemu zgłosić do Wietnamu. I to jest team szaleńców, którzy jadą do Wietnamu z własnej woli. No i co? Aha, kierowca, dobra. Gdzieś tam. Będzie teraz jak w tym filmie. O Wietnamie. No dobra, możemy iść, bo wszyscy są. Jedziemy. Siup. To jest symulator Wietnamu. Jezu, aż mi się herbata wylała cała na stół. To jest prawdziwa historia Wietnamu. Dobra, Walrus Group prezentuje. Kiedy byłem młody. Dobra, to nie jest na faktach. Przynajmniej osoby nie są na faktach. Pięć minut jechali do Wietnamu. Nieźle. Dobra. Oni już są teraz rekrutami śmieciami. Teraz będą szkoleni przez pana kapitana. Jak często chodzę do dentysty? O Jezu, no to nie wiem, tak raz na rok. Żeby sprawdzić, czy tam ząbek jest dobry. Jeszcze nigdy nie byłem tak, żeby mnie coś bolało, żeby iść. Dobra, 8 tygodni i zostaniemy prawdziwymi Marinesami. Właśnie nie chodziłem za często i się porobiło. Co pół roku na czyszczenie? No może zależy, jak tam macie z...
Darmowe czyszczenie jest raz na rok, nie? Z NFZ-u można sobie popioskować zęby. Najbardziej obrzydliwe jest, jak ktoś ma takie zęby już takie, wiecie, już widzicie, że mu tam takie całe brudne z kamieniem. Jakby nie mógł pójść po prostu do dentysty i mógł babka wyczyścić za darmo. Dobra, dostanie equipment, głowę mu z golom. Hehe, szefie, kiedy będzie jedzenie? Zamknij się, zanim będzie za późno, synu. Dobra, ja zadaję tu pytanie i tak dalej. Wszystko jasne? Tak, zgadza się, ser. I nie mów do mnie, ser. Jestem sierżantem. Jest sergent. Jakieś jeszcze pytania, paniusie? Więc jest ta gorsza, tylko we go up to the second floor, move up. No, idziemy na drugie piętro. Ja byłem u dentystki 3 lata temu i z duszą na ramieniu szedłem, a byłem z miesiąc temu i babka mówi, że ząbki. No bo to jak się chodzi regularnie, to się nic tam nie dzieje. A ja mam iść, czekajcie. Jakby ważne jest też to, że nawet jak macie jakieś tam, nie wiem, macie próchnicę czy coś, to jak łazicie regularnie, po pierwsze jak raz pójdziecie, to już później nie macie, nie? Znaczy no raz, no, czasem jak ktoś ma bardzo zniszczone zęby, to musi, dużo mu muszą porobić, to trzeba kilka razy iść, ale później to nie jest tak, że co roku macie nowe dziury, nie? To się leczy. Można nie mieć w ogóle. Ja nie byłem 13 lat u dentysty, miałem do wyrwania 6 zębów. Ja pierdziele, masakra. A, tu jest jakiś ten kolej z gazety, zrobi nam zdjęcie. No, mogę wziąć zdjęcia. O, robię artykuł o waszej bazie. Fajna fryzurka moja. Miałem zwykłe, powiedziałem, ścinaj mnie krótko. Ja mam na szczęście wszystkie zęby. Ciszej muzykę. Wiecie co? Nie wiem. Nie wiem, czy się da ciszej muzykę zrobić. Main menu. Nie, muzyka jest taka przyjemna. Ja może mikrofon bliżej ustam. Dobra, ono pisze, ten koleś pisze o jakichś treningach tych Marinesów. O każdym etapie. Dobra. Zrób sobie zdjęcia, tylko nie ten. US, opatrzcie. A, że widzicie, przywitanie od sierżanta, ścinanie włosów. I najlepsze uniformy. Dobra. Bootcamp. No i on tu ma bootcamp. Pozwolicie, że nie będę tego czytał, bo czcionka jest taka, że ja nie lubię tak czytać, taką czcionką mi to męczy. No dobra. No. Aha, że oni byli takimi dziwnymi, różnymi ludźmi, ale Marinesi zrobili, że oni teraz już nie są pojedynczymi jednostkami, ale są grupą. Czy wygra Trump wybory? Wygra. Dobra. To jest jak... No jak się nazywał ten film? Jack... Zapomniałem. Ten, co on ich tam wyzywał. No. Aha. Kurde, będę ostatni, będzie krzyczał na mnie.
Dobra. Idziemy za nim. One, two, one, two, one, two. To czyszczenie ząbków jest fajne, bo one się takie czyściutkie robią wtedy. O ja, teraz będziemy skakać. Na 2 minuty. Wiecie co, ja jednak włączę tego pada, bo tu się bardzo ciężko. Co to jest exit? Dobra. Nie rozumiem tego. Okej. O, shit. To nie jest takie... To nie jest takie proste, wiecie? Kucało. Dobra, idziemy. No nie, bo chodzi o to, że... O kurde, myślałem, że polecę. Dobra, udało się. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Czekajcie. Nie, coś źle przeszedłem? Aha, tam i z powrotem, o Jezu. O Jezu. Nie, bo oni dali skakanie pod C, no jak mogę na wsadzie grać i pod C mieć skakanie, znaczy ten krauczowanie takie. Które trzeba przytrzymywać. Trudne te worki, powiem wam. Dobra, będzie lepiej na tym razem. Dobra, rób to, jakby to była prawdziwa bitwa. Dobra, idę, bo to trzeba. To chyba najtrudniejsze, powiem wam. Oni wiedzą, że jak tego nie przejdę, to nie mam szans w Wietnamie. A ja chcę mieć szansę, bo chcę żyć. No, a dziś będziemy... Chyba będzie stream z piwnicy. Bo muszę zrobić wapienno-cementową zaprawę. Ja mam tu wziąć, czy coś? Nie wiem. Dobra, idę. Bo mało czasu zostało.
No, w ogóle myślałem, żeby dziś w God of War zagrać, ale później sobie pomyślałem, kurde, ostatnio tak żeśmy grali, a później mi się wszystko skasowało. Także jutro zagramy. Pierdziele. Szybko, 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 8 sekund. O Jezu, udało mi się. Dobra, jest super, git, udało się. Tak się żancie. Jest git. 3 tygodnie później. Combat Instructor. Trzeba będziemy strzelać. Za Wietnam. O, teraz idziemy dalej. Czy nie można było grać czarnym? Nie, bo to jest historia jednego kolesia konkretnego. Dobra. Ja mam go mieczem bić? Aha, muszę mieć maczetę. Kto to sterowanie robił? No jak lewym LB? Ja pierdzielę. No przecież nie będę, kurde. Może na myszce. Sterowanie jest zwalone, jakiś na odwrót wszystko. Myszką to ja mogę, nie? Co on tam powiedział, że co ja mam zrzucić za worki? Coś mu nie pasuje. Za bardzo mogę sterować, jak te granaty lecą. No po prostu se lecą jak chcą. Dobra, teraz do karabinu uderzamy.
Okej. No i co? Na 500 metrów może strzelać. A ten tutorial jest taki bardzo długi. No dobra, że mamy celować, jak będzie walka. Dobra, 5 strzałów w ciało, 5 w ciebie, w ten. 5. Dobra, to wszystko na dzisiaj. 3 tygodnie później. Dobra, teraz mają szansę, żeby pokazać mu. On ma płaszcz, a oni nie mają? Co się dzieje? Czemu nie mogę wypić? Aha, bo mi napadł. No, trochę jest chyba błędów w tej grze. Znaczy błędów, no to jest jakiś pierwszy błąd, który zauważyłem. Teraz nie mogłem grać na tym, na myszce i klawiaturze, teraz na padzie muszę grać. Tak jest w wojsku? Ciekawe, kto was był w wojsku. Że tacy się znacie na wojsku. No dobra. No nie wiem, co tam mówił, że coś mam ileś razy mam trafić. In 2 minutes, we damage the doll's throw frags into the sandbox. O kurde. O kurde. Dobra. To mam nadzieję, że już bez wracania to... O, fuck. No to przecież nie zdążę wrócić. Te worki są najgorsze na końcu.
Aha, i jeszcze miałem wrzucić granat. No niestety. Muszę znów tym. Dobra. Ja wiem, co mam napisane na górze. Wszyscy jacyś kurde odporni są na ciosy maczetą. Te granaty porzucać, tak? No na pewno nie tak. Kurde, 27 sekund, muszę wrócić. Jest, udało mi się chyba. Mam nadzieję, że zaliczyło mi granat. Czemu? Kuźwa. Powiem wam, że to chyba będzie koniec mojej gry w tą grę za chwilę. Nie wiem, co było nie tak. Czemu rzucam w worki? Albo wydawało mi się, że mam rzucić w worki. Było napisane, że mam rzucić w worki, nie? No nie wiem, mogę za worki rzucić. No chyba nie, więcej nie rzucę, nie? No głupio, że nie jest pokazane, co się zalicza, co nie. Jak mi teraz nie wejdzie, to... Aha, ja chyba za dużo razy strzelam. Nie, nie te wiszące. A, tu jest jeszcze. Tu są jeszcze worki w wodzie. Ale ja już nie mam granatów. Dobra. Behind the sandbox, no to wpadło za worki. Trzy razy w głowę, trzy razy w ciało później, nie? Ty, zaliczyło mi, że ja wziąłem te magi, bo jest na górze napis. Thank you.
razem, czy powinno przynajmniej. Aha, bo to się w ogóle liczenie czasu nie zaczęło. Ja pierdzielę. A, może gra jest zbugowana i mi zaliczy jednak. No głupio to trochę zrobili, kurde, chyba ktoś się kto robił tą grę, to nie przemyślał tego, że może jednak wypadałoby dać jakiś znacznik, że... O, jest! Udało się. Tak się brzęcie. Widzicie, zaliczyło. A wy żeście chcieli, żebym ja, kurde, loading robił. O Jezu, co z tym padem? No teraz będę musiał trochę na padzie, trochę na tym. Dobra, on brata w ogóle szuka, ale jego brat jest martwy, no to jest Wietnam. Dobra. Dobra, wsparciem jesteśmy. Tutaj się nie salutuje, powiedzieli. Panie, ale procedura wymaga. Nie obchodzi mnie to. To Wietnam. Jeśli snajper zobaczy, że nie jestem zwykłym Marinesem, rozwali mi łeb. Okej. Czyli widzicie, teraz już coś wiecie o Wietnamie, że tam się nie salutuje. Dobra, tu ammo można wziąć. Z jakiegoś filmu to było, mój drogi, to było z życia, kurde, z Wietnamu to było, a nie z filmu. O 7 rano trzeba tu być. I dostaniemy rozkazy. Sergeant Green, bo już nie wiem. Bo tam było follow Sergeant Green, ale nie patrzyłem, gdzie on poszedł. O, medyk. Dobra, hospital, jest doktor. Jakieś pytania? Dobra, no idziemy do namiotu. Pięciu ludzi przybyło. Dobra, idziemy do jakiegoś typa, bo wszyscy mu poginęli albo wrócili do domu. Czemu ma lampki na tym? Coulson to jest. Dobra, on już tu rok jest. Dobra, stracił pracę i poszedł do Wietnamu.
Ja jak wrócę, będę policjantem. Dostałem wybór. Albo do więzienia idę, albo do Wietnamu. Niezły. No i nie chcę i wracać do później do więzienia. Za co cię chcieli zamknąć? Złamałem rękę jakiemuś dzieciakowi. Obraził kolory naszego klubu. Za to można zginąć. Zgłosiłem się na ochotnika. A po tym jak moja żona zażądała rozwodu. A nie podpiszę papierów tak łatwo. No dobra, jestem Mike Harris i to jest tradycja rodzinna. Jaka to tradycja? Tradycja brania udziału w wojnach. O, jestem członkiem Czarnych Panter. Gliniarze wypowiedzieli nam wojnę. A musiałem się ukryć i wstąpiłem do armii. Czarnych Panter? No, że tam prawa czarnych walczą o prawa czarnych. Jestem Ben Russell. Mój brat rok temu, ponad rok temu zgłosił się do Wietnamu. I postanowiłem iść jego śladami. Znałem Russella z drugiego batalionu. Chyba John albo James. O, co? Gdzie? Jak dawno temu go widziałeś? Pół roku temu. Pod koniec stycznia. Jakieś Kesang zostaliśmy wysłani. Bo na jako wsparcie. Strzelali do jakiejś bazy i co? 7 padł obóz w Wietkongu. I zdecydowaliśmy, że będzie więcej patroli wokół naszych pozycji. Ja patrolowałem z Russellem. A później była ewakuacja, już go nie widziałem. A gdzie jest teraz drugi batalion? Dobra, zapytaj się tam jakiegoś pułkownika, czy to tam jest lieutenant, on będzie więcej wiedział. Dobra, 7 rano, musimy iść do tego. Ja już się chcę strzelać z Wietnamczykami, kurde. Zdradza mu sekret, że jego brat zaginął w dżungli. Jestem tu, żeby go odnaleźć. Dobra, dużo ryzykuję, jeśli czegoś by ci potrzebował, pomogę. Dobra, macie przejebane, tak jak reszta z nas i teraz ten. Medyków nam brakuje, skautów i kogoś od radia. Ktoś z was studiował medycynę? Pracowałem w szpitalu. Uszy i oczy, tam leczyłem.
Na pewno pomogę. Dobra, idziesz do szpitala. W takim razie. Ktoś chce być radiowcem? Ja mogę spróbować. Dobra, idź tam do magazynku po walkie-talkie. Idziemy co? Sierżanta znaleźć i do magazynku po broń. Dobra, radio tam się uczy obsługiwać typ. O. Dobra, potrzebujemy broni. Dobra, on musi ich tam spisać. Trochę długie są, przydługie te dialogi. Mhm. Mike Harris, a na końcu my dostaniemy granaty, ammo. No, i co teraz? Muszę do jakiegoś mechanika iść. Aha, muszę jakiś kanister wziąć. To jest kanister. Dobra. Ci tam do sierżanta, a my idziemy zanieść kanister do garażu. No jest i garaż, patrzcie. Mam od Billa paliwo. Dobra, możesz zostawić go gdzieś tutaj. Ciekawe co w Loftencie jest. Pewnie Wietnam, jak to w Wietnamie. Ciekawe czy później jest ta historia taka dramatyczna, że on porywa i helikopter i leci szukać brata. Czyli na patrol jadą. Ja chcę jakąś walkę przeżyć wietnamską, bo na razie gramy prawie godzinę, a jeszcze nie było walki wietnamskiej. A, to jest buta patrol. Tu Potrek, dzięki za subka. 49 lat subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Dobra, musimy przeszukać każdy dom. Skonfiskować broń. I tak dalej. Dobra, i mamy nie strzelać bez rozkazu. Bo ja nie wiem co ja miałem przeszukać, ale jakaś defarta jest coś tam. Co ja tu robię? O hej Greeny.
Dobra, my mamy sprawdzić domek, bo tamten kurde ma miesiąc. O, shit. O nie. O ja. To jest skryjówka Wietkongu. Dobra. Idziemy. Grałem w Traveler's Rest? Chyba raczej nie. Nie wiem jak się schodzi. Aha, e. No bo przecież nie w dół. Nic nie rozumiem, tu nic nie ma. Smoke Russell, co tak dużo wam długo wam zajmuje? Kurde, to sierżant. Jesteśmy tu na dole, sprawdzamy. Co wy tam macie? Banany, mąkę, ryż. I kawę. Dobra, jeśli to wszystko, to wychodzimy. Kurde, to weźli komuś do piwnicy po prostu i tyle. I odkryli jego piwnicę i składzik z jedzeniem. A ja już bym ich chciał zastrzelić, bo myślałem, że to jest skład broni. American, why did you blow the door to my cellar? Czemu dopiero teraz się dowiedziałem, że macie tu piwnicę w tym domu? A, nie pytasz, to nie mówię. Więc napraw sobie sam drzwi. My za ciebie walczymy, a ciebie nic nie obchodzi. Dobra, spadamy stąd. Dobra, idziemy stąd. I czy to wszystko na dzisiaj? Dobra. Kurde. Są znów wygląda jak za czasów... O czym wy gadacie? Za jakichś czasów army? Jak ja wyglądam za czasów army? Kurde, kiedy będzie jakieś szczelanko w tej grze? Co to za Wietnam, jak nie ma strzelania? Raz już wszystko w porządku. A tam spadłem i się ubiłem tylko. Dobra, idź do doktora sprawdzić tam, czy wszystko jest git. Co oni tam wynoszą? Jakieś zapasy. Gdzie mogę znaleźć doktora? Za kurtynką, okej. Hej, potrzebuję doktora. Sally Stevens, a możesz mi mówić Sal. Co się stało? Jesteś lekarzem? A co masz z tym problem? Nie, absolutnie. Dobra, spadłem tam, się uszkodziłem. To patrzmy. Czy to boli? Prawie w ogóle. Plułeś krwią, oddychasz normalnie. Nie ma krwi, wszystko w poko.
to poczekaj. Pawulonik dostaniesz. Dobra, dostał apteczkę. Oczywiście pod G jest ten używanie apteczki. No bo przecież nie granaty pod G. Tylko apteczka. O ja, co się tu dzieje? To jest na niego brat? Zobacz, co się wszyscy sobie gdzieś poszli. Znalazł fajkę na ziemi. Co? A on ma pewnie sny teraz. Jeleń w Wietnamie. Jak apteczka, dokładnie. Jakiś nagrobek chyba. Dobra, nie chciałbym być w jego butach, no, chyba w jego grobie. Jakaś krew. Patrzcie, jakie animacje, jaki wodospad z tyłu, w ogóle jak prawdziwy. Czy wy to czujecie? Albo mi się zdaje, albo ekran się coraz ciemniejszy robi. O nie, to są jego koledzy z oddziału na pewno. Spóźniłeś się, chłopcze. O nie, nie. I głowa jelenia jest obcięta. Russell, budź się. On zabił jelenia. Dobra, nieważne. Co się tu dzieje? Dobra, muszą poszukać Wietnamczyków. No dobra, musimy iść na patrol, no. Powiem wam tak, za chwilę kończymy tę grę, bo no, godzinka nam wystarczy, że tak powiem. I wam też wystarczy, może ktoś się zainteresuje i będzie chciał poznać historię jego zaginionego brata. Ale chciałem jeszcze postrzelać, no. Kurde.
idę. Gdzieś się, że to psina. O, co to za... O nie, pułapka. O nie, Ramirez. Czy ja naprawdę nad tym skakałem, czy co? Co chodzi? O nie, pułapka. Przeciął drut. Dobra. Co Russell, co tam było? No nie słuchałem. Ty no, czekaj. Kurde, no przecież naciskałem E. Znaczy nie do końca byłem pewien, czy to na pewno jest to. Boję się zaraz chodzić, tu jest znów. No to niezły Wietnam, powiem wam. Udało się nam przejść. No dobra. Dobra, i nas pewnie zaczną strzelać na polu. No, on ma więcej karabin. Już bym go zastrzelił. Dobra, szukamy Wietkongu, tego co zostawił pułapki. O nie, ktoś ucieka. Musimy go schwytać. Terry, o kurde, uratowałem jego życie.
Muzyczka jest niezła, ale taka w kółko ta sama. No dobra. Muszą jakąś zasadzkę nocną zrobić. Dobra, przynieś radio. I co? Co, helikopter oni wzywają, czy co oni tam? Dobra, helikopter leci po nich. O Jezu, już myślałem, że granat rzucił, tak jak ja w armię czasem. Proste kurde, Wietnam to jest. Ba, i lecimy jak w Wietnamie. Siup! Tydzień później. Dobra, moi drodzy, koniec tej gierki. No, powiem wam, że jak na taką grę pikselkową tutaj, to ciekawe podejście, bo to nie jest gra typu, że łazicie i strzelacie tylko i koniec, tylko jednak jest jakaś historia za tym i ten Wietnam pokazany prawie jak prawdziwość. No, wiecie, że ja w Wietnamie byłem, to wiem, o czym mówię. Prawie jak Arma to jest, tylko bardziej taka pikselowa. No, no może być to taka historia, że w sumie chciałoby się jeszcze poznać, czy on tego brata znajdzie, czy nie znajdzie, nie? Bo to chyba właśnie bardziej o fabułkę chodzi. No, taki bitko trochę, tylko bez jakichś takich udziwnień, nie? Taka bardziej prosta linia. No.